Dzień dobry, Okiem Watchdoga, jak co tydzień, poza ostatnim piątkiem, w długi weekend nie nagrywaliśmy, ale przygotowaliśmy inną serię dla Was nagrań. Dzisiaj jest nad Odry. Odra, jak wiecie, niedawno była katastrofa na Odrze. Możecie spojrzeć na nasze informacje, o co pytaliśmy, co nam się udało uzyskać, ale w kontekście ekologii, przyrody właśnie mamy dla Was dwa podcasty. Jeden dotyczy drzew i nasadzeń we Włodawie. Renata Szymańczuk, która jest naszą członkinią, opowiada o tym, jak o swoim raporcie i o tym, jak przygotowywała raport, jak zbierała dane dotyczące wycinki drzew, nasadzeń, jak to wszystko wygląda, gdzie można uzyskać takie informacje i tak naprawdę też o pieniądzach, bo to drzewa też związane jest wątek z pieniędzmi i nawet dużymi. Zapraszam do posłuchania podcastu z Renatą i przyjrzenia się tego i zainspirowania się też, jeżeli chodzi o Waszą okolicę. Drugi podcast Jeziora. Alicja Mytwiejczyk opowiada o tym, jak należy pilnować jezior, co zrobić, jeżeli się coś z Waszymi jeziorami dzieje, dlaczego pilnowanie wody jest ważne i też o deficycie wody na świecie. Dwa podcasty. Alicja Mytwiejczyk też jest naszą członkinią. Zapraszamy do tego. Zobaczcie, jak można pilnować, jak się dowiadywać, jak tak naprawdę stać na straży również przyrody. Zapraszam też do naszego tekstu o wyroku, który dotyczy sprawy, można by powiedzieć, która może budzić uśmiech na twarzy. Była taka sytuacja pod Trybunałem Konstytucyjnym, w której był protest, a policja ten protest zasłaniała parawanem, żeby nie było widać tych protestujących. Ci protestujący coś robili, na przykład podnosili transparenty, policja podnosiła swój parawan. Zadaliśmy pytania, macie opis w tekście, ale ostatnio zapadł wyrok, który dotyczył już jednego z naszych pytań, a tak naprawdę tego, kto podjął decyzję, i sąd nie zgodził się z nami, że to powinno być jawne i dostępne, bo mogłoby narazić na jakieś niebezpieczeństwo te osoby, albo ewentualnie one mogłyby się bać w przyszłości podjąć decyzję. No, ja się kompletnie z tym nie zgadzam. Pewnie będziemy dalej spierali się przed sądami. No, można byłoby zrozumieć stanowisko sądu, jeżeli chodziło o kwestie operacyjne policji, ale nie w sytuacji, w której policja zajmuje się zasłanianiem protestujących, po prostu rozwijając parawan. No, sytuacja, można powiedzieć, komiczna, ale w rzeczywistości ona nie jest komiczna, bo tak widzieliśmy przez ostatnie lata, jeżeli chodzi głównie o protesty upolitycznienie policji. Naszym zdaniem powinniśmy mieć wiedzę, kto podejmuje takie decyzje. Najbliższy weekend, najbliższa niedziela, wybory do Parlamentu Europejskiego. Zapraszam Was do przeczytania tekstu na naszej stronie. Porównania odsyłamy do Latarnika, do strony Mam Prawo Wiedzieć. Zobaczcie poglądy polityków, czy one są tożsame z Waszymi, czy nie. Poczytajcie o politykach, którzy startują do Parlamentu Europejskiego, ale też w tym tekście jest o tym, czym się zajmuje Unia Europejska, wypowiedzi osób związanych z Unią Europejską. Widzimy się przy urnach, to jest ważne głosowanie, jesteśmy w cyklu głosowań, to jest ważne głosowanie, dlatego że silna Unia Europejska, wspólna Unia Europejska to też silna Polska, a tak naprawdę na co dzień mamy możliwość doświadczania tego, co daje Unia Europejska, czy jeżeli chodzi o infrastrukturę, czy o kwestie związane z przekraczaniem granic bez kontroli. Takie najłatwiejsze rzeczy, namacalne, to Unia Europejska, ale też tysiące innych rzeczy. Zapraszamy do naszego tekstu. Głosujmy za demokracją, za praworządnością i za tym, żeby Unia dalej się rozwijała i funkcjonowała.